W sobotę 6 października w sali konferencyjnej pensjonatu Ośrodka Rekreacji i Turystyki nad Jeziorem w Kozienicach odbyło się losowanie spotkań w ramach partnerstwa regionalnego Czarni Radom. Jest to projekt wspierający rozwój siatkówki w miastach i gminach naszego regionu wprowadzony przez Stowarzyszenie Czarni Radom, właściciela klubu Cerrad Czarni Radom, 10 drużyny plus ligi poprzedniego sezonu. Na losowaniu, które poprowadzili Wojciech Stępień i Marcin Tomczyk obecni byli przedstawiciele części z 13 miast, gmin i powiatów, które uczestniczą w projekcie. Gminy Kozienice reprezentowali burmistrz Tomasz Śmietanka oraz wiceburmistrz Małgorzata Bebelska. Partnerstwo Regionalne swoją działalność zainaugurowało trzy sezony temu. Program zakłada wsparcie finansowe klubu przez samorządy z terenu byłego województwa radomskiego. W zamian za pomoc miasta Gminy i Powiaty obejmują patronat nad dwoma spotkaniami Plus Ligi z udziałem cerat Czarnych Radom jednego w radomiu i jednego na wyjeździe. Herby i nazwy miast umieszczane są na koszulkach Libero. Siatkarze Czarnych uczestniczą w ważnych wydarzeniach danych partnerów oraz promują siatkówkę wśród młodzieży. Gmina Kozienice będzie partnerem meczu z Jastrzębskim Węglem. Tym spotkaniem siatkarze Czarnych zainaugurują rozgrywki nowego sezonu. Kozienice będą także partnerować w wyjazdowemu spotkaniu czarnych z GKSM Katowice. To spotkanie 20. kolejki, które zaplanowano na 16 lutego przyszłego roku. W ceremonii losowania, poza wcześniej wymienionymi, wzięła udział także Halina Bąk, wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Cerrad Czarnych. A rolę sierotek do losowania powierzono uczennicom ze Szkoły Podstawowej nr 4. Placówka dyrektora Tomasza Treli od samego początku istnienia partnerstwa regionalnego współpracuje ze Stowarzyszeniem Czarni Radom. Wszyscy zebrani zostali także zaproszeni na turniej siatkówki partnerstwa regionalnego Czarni, który odbywał się w hali sportowej w Kozienicach.